Aktualnie przyjechało nas około 20 osób. Obijamy w tej chwili kilka fajnych rejonów w okolicach Arkasy. Między innymi tą skałę, która jest za mną w tle. Będziemy obijać też wąwóz Iwona z drugiej strony, od strony wschodniej wyspy. Wiosną zostanie wydana nowa edycja przewodnika. Prowadzimy akcję reklamową w internecie poprzez Facebook i inne portale społecznościowe. Chcemy spopularyzować na tyle Karpatos, żeby ludzie tu zaczęli przyjeżdżać. Wydaje nam się, że jest już po co przyjechać. 400 dróg o bardzo zróżnicowanych trudnościach. Nie jest to już mało, a do tego jest Grecja, ciepłe morze, piękne słońce, świetne żarcie w tawernach. Uważam, że warto. Jesteśmy na Karpatos i będziemy sobie oglądać nowy potencjalny sektor, który na pierwszy rzut oka wygląda całkiem ciekawie. Aczkolwiek musimy najpierw zawsze podejść i sprawdzić, czy jest krucho, czy te drogi wspinaczkowe będą ciekawe, czy nie. Na pierwszy rzut oka można sobie spojrzeć tylko na całą formację i całe ukształtowanie terenu tej skały. Jeżeli ten dróg będzie dużo i potencjał tej skały nam się skończy, no to wchodzimy w teren taki, który wymaga większej ilości pracy. Po to po prostu, żeby tych dróg było więcej, ale zaczynamy od tych najciekawszych fragmentów skały. Nie? I tak sobie też jutro zaczniemy. Wybierzemy sobie najfajniejsze miejsca, te, które nam tutaj, myślę, że jest takie fajne zacięcie. To się narzuca, żeby obić jakieś drogi na tych filarach. I jeżeli ktoś będzie chciał się troszkę bardziej pomęczyć i poubezpieczać drogi w tych grotach, to też zacznie to robić. Aczkolwiek ubezpieczanie dróg w przewieszeniu wymaga dużo, dużo większego nakładu pracy ze względu na problem z dociąganiem się do skały i wierceniem tam otworów. Na razie skała wygląda ok. Wydaje mi się, że jest lita, ale dopiero jak dotkniemy, popukamy młoteczkiem, przyjrzymy się, będziemy wiedzieli, czy jaki jest to potencjał pod spinanie i czy tutaj te drogi otwierać. Plan jest taki, żeby jutro zacząć wiercić w tym miejscu, no ale to trzeba jeszcze sobie dokładnie popatrzeć. Nie? To chodźmy. Skała wygląda całkiem ciekawie, jak się okazuje. Jest bardzo urozmaicona, jeśli chodzi o formacje. Tam z tyłu mamy takie bardziej formacje naciekowe, typu tufy, których na Karpatos nie ma zbyt wiele. Znaczy, mamy taki jeden rejon cały, który nazywa się Łalbianka i tam wspinanie jest po tufach od samego początku do końca. Ale reszta tych rejonów to są raczej płytowe wspinanie. Lekko przewieszone albo piony. A ten rejon jest taki dosyć urozmaicony. Mamy i przewieszenia, i płyty, i takie formacje bardziej 3D. Ciekawe dla wspinaczy są drogi, które są w większości równe, jeśli chodzi o trudności wspinaczkowe. Raczej mamy tutaj na tyle dużo skały, że staramy się unikać takich dróg, gdzie będą 2-3 trudne ruchy, a potem będzie na przykład łatwe wspinanie. No jest to dużo mniej ciekawe niż po prostu ciąg jednostajnych trudności. I tutaj jak widać, jak się tej skale przyjrzymy, ona startuje od takich mocnych przewieszeń, które są bardzo słabo urzeźbione, gdzie jest bardzo mało chwytów i przechodzi w piony, które są dużo, dużo łatwiejsze. Podeszliśmy sobie kawałeczek wyżej i mamy dosyć ciekawą skałę, jeśli chodzi o kształtowanie i formację, aczkolwiek prawdopodobnie będzie wymagała dużej ilości czyszczenia, dlatego że znajdują się na niej takie czarne porosty. I ciężko nam jest stwierdzić, czy one są związane z tegorocznym sezonem, bo wcześniej ich nie było, jak przyjeżdżaliśmy ubezpieczać Karpatos. Czy to jest coś takiego, co powtarza się częściej, czy rzadko? Bo jeżeli rzadko, to naprawdę ten kawałek skały będzie warty ubezpieczenia, a jeżeli takie coś się zdarza często, to będzie to nieciekawe, bo będzie wymagało dużej ilości czyszczenia, a jeżeli będzie się odnawiało i powtarzało, to niekoniecznie wspinacze będą chcieli się po takim mchu, nie wiem, grzybie, cokolwiek to jest, wspinać, nie?
So Carpathos has a massive potential. Everywhere you go, you see more and more rocks. It's amazing to think that nothing is bolted, and like not nothing. Now there are 300 routes, and it's really a little bit for this really big island. And there's a lot of rock to explore here. So I think it could be something big like any other place. Also, one really cool thing in Carpathos, there's a lot of kinds of rocks. Like you can see white limestone with more slabby, gray limestone, and some orange overhanging tufas, some caves. You can get to explore a lot in one island. It's pretty cool. Εγώ δεν έχω δοκιμάσει ακόμα, παρόλο που όταν ήμουν μικρή σκαρφάλωνα πάρα πολύ σε βράχια και βουνά. Όμως μετά την επίσκεψη και τη γνωριμία με τον κύριο Μπαράμπα και με όλο αυτό το μεγάλο team ανθρώπων που ήρθαν και ανακάλυψαν και δημιούργησαν όλα αυτά τα πεδία, και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα μέσα από αυτή την συνέντευξη, θεωρώ ότι θα ήθελα και εγώ να δοκιμάσω και να μπω μέσα σε αυτή την όμορφη ομάδα, η οποία σε προσωπικές συζητήσεις αναφέρει πόσο μαγευτικό, πόσο όμορφο, πόσο συναρπαστικό είναι το να σκαρφαλώνεις και να έχεις αυτή την αίσθηση ότι ανεβαίνεις και κατακτάς κορυφές. Το θέμα λοιπόν είναι να κατακτήσουμε κι εμείς την κορυφή των αναρχητικών πεδίων, και νομίζω ότι μέσα από τη συνεργασία μας με τον κύριο Μπαράμπα και με όλους αυτούς τους πολύ πολύ καλούς συνεργάτες θα το καταφέρουμε. Γιατί πραγματικά η Κάρπαθος έχει τη δυνατότητα και αυτή τη μορφή εναλλακτικού τουρισμού να αξιοποιήσει. Głupio się chwalić, ale jest to tylko moja inicjatywa, którą podchwyciło kilku zapaleńców, moich kumpli, którym muszę bardzo mocno podziękować, że się zaangażowali. Generalnie jest to moja inicjatywa, jest to moja prywatna inicjatywa. To ja finansuję całość robót, które są związane z udostępnianiem skał pod spinanie. Finansuję zakupy sprzętu, lin, transport tego wszystkiego tutaj na wyspę. Uważam, że jest to bardzo fajna sprawa, że Polacy i Polska jest tutaj spostrzegana między innymi w ten sposób, że to tylko i wyłącznie Polacy tutaj udostępniają dla świata wspinaczkowego Carpathos. Ελάτε στην Κάρπαθο. Ελάτε να ανακαλύψετε νέα αναρχητικά πεδία. Ελάτε, εσείς οι αναρχητές, εσείς που ψάχνετε κάτι καινούριο. Ελάτε να μαγευτείτε από τα βουνά της Καρπάθου, από ένα νησί με πλούσιο ορεινό όγκο. Come to Carpathos. Come to explore our mountains.